Wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że Kościół ze swoim nauczaniem nie przystaje do obecnej rzeczywistości, że powinien się zmieniać, no i podają przykłady. Papa Franciszek to taki nowoczesny, różni pastorzy nowocześni, od szef kościoła luterańskiego w Szwecji, właściwie szefowa, prawdziwa taka feministka, która wyszła za mąż, za inną kobietę, to jest nowoczesność. Tak dzisiaj Kościół powinien wyglądać. Moi drodzy, nie Kościół do tego zmierza. To prawda. Ale nie łudźmy się. To nie jest Kościół Pana Jezusa. To świat dzisiaj dziczeje, a nie Kościół nie przystaje do rzeczywistości. Kościół, który głosi Ewangelię Pana Jezusa, to jest ten sam Kościół, który funkcjonował lat temu 2000. Te same prawdy głosimy, to samo nauczanie jest, tego samego Jezusa głosimy i temu samemu Jezusowi służymy. Dzisiaj nie Kościół wymyślił sobie jakiegoś nowoczesnego Jezuska, wymyślił sobie jakieś nowoczesne nauczanie i okłamuje świat. To nie jest prawdziwy Kościół. I nie będę się nim więcej zajmował. To jest wszystko, co mam w tej sprawie do powiedzenia. Natomiast jeżeli słyszycie dzisiaj nauczanie Kościoła, które was denerwuje, to bardzo dobrze, ponieważ Kościół mówi rzeczy, które muszą denerwować ludzi tego świata. Jeśli słyszycie rzeczy, które was obrażają, to bardzo dobrze, bo to, czego Kościół dzisiaj naucza, obraża ludzi tego świata. Jeżeli słyszycie rzeczy, które są nienaukowe, to bardzo dobrze, ponieważ Kościół jest ponad nauką ze swoim nauczaniem, ponieważ to słowo jest ponad wszelką nauką. Jako dowód tylko jeden wam przytoczę. Jeszcze 100 lat temu uczeni, archeologowie, historycy wyśmiewali Biblię, że ona naucza o Imperium Hetytów, a to jest po prostu legenda. Nigdy nie było takiego ludu i nigdy nie było takiego imperium. No i nagle bańka pękła, wykopaliska potwierdziły, że Biblia ma rację. Inny przykład, no, pozwolę sobie na drugi. Potop. No któż wierzy w potop? Moi drodzy, przeczytajcie sobie dostępne artykuły wielu, wielu naukowców, nie wcale wierzących. Oni potwierdzają, że istniał ogólnoświatowy potop. Czemu o tym nikt nie naucza? No bo to jest w Biblii, a przecież nie można potwierdzać Biblii. Reasumując, świat idzie własną drogą do piekła i ty, jeśli nie uznasz tego nauczania, idziesz do piekła i nic ci nie pomoże. Ja wiem, że mi tam zaraz napiszą, że ja jestem jakiś nienormalny, szalony. Tak, jestem nienormalny w stosunku do tych, którzy uważają, że ten świat jest normalny. Jestem szalony, jeśli mówią to ci, którzy dzisiaj są szaleńcami dzisiejszej rzeczywistości. Ja się tym kompletnie nie przejmuję. Nikogo nie zmuszam do tego, żeby mnie słuchał. Nikogo nie zmuszam do tego, żeby szedł za Panem Jezusem. Nikomu nie wciskam niczego. Możesz tam kliknąć, wyłączyć, zapomnieć w ogóle o tym kanale i nigdy więcej tam nie wchodzić. A jak to mówią, pies cię lizał. Nie obchodzi mnie to kompletnie. To twoja sprawa. To ty decydujesz o swoim życiu. Ja nie decyduję o twoim życiu. Słyszysz? To zacznij słuchać. Słyszysz, a nie potrafisz słuchać? Wyłącz się i po sprawie. Moi drodzy, jeżeli nie postawimy tamy tej idiotycznej rzeczywistości, to wy, którzy dzisiaj tak nienawidzicie Słowa Bożego, będziecie biegać za Biblią, będziecie biegać za kawałkami Biblii, żeby wreszcie przeczytać trochę prawdy. A skąd to wiem?
Bo Biblia to mówi, że Bóg ześle na ziemię głód Słowa Bożego. Głód. Wiecie, co to jest głód? Może byliście głodni kiedyś. To powiem wam tak. Ten głód, który Bóg przygotowuje, jest nieprawdopodobnie większy. Głód Słowa Bożego. Ludzie będą pragnęli usłyszeć prawdę. Będą mieli dość TVN-ów, Polsatów, TVP, WHO, ONZ. Będą tym wymiotować i będą prosić i błagać: dajcie nam poznać prawdę. My już nie możemy. Ale teraz pracujecie na to, żeby was zniewolono. Teraz pracujecie na to, żeby z was zrobiono kompletnych idiotów. To wy to robicie. Nikt nie robi tego za was. W Jezusie Chrystusie jest wolność. Wolność. Możesz, uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, jak to mówił święty Augustyn, kochać Boga i robić, co ci się podoba. Dobrze mówię. Kochać Boga i robić, co ci się podoba. Jeżeli kochasz Boga, to robisz to, co się Bogu podoba. Jak tego nie rozumiesz. No trudno, w dzisiejszym świecie wszystko trzeba wykładać, kawa na ławę, bo ludzie przestali myśleć. To, co mogę jeszcze dopowiedzieć. Ratuj się, człowieku. Wyłączyłeś to? Pożegnaliśmy się. Jak oglądasz do końca? Ratuj się. I droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.